Dzień dobry. Gramy dzisiaj... Ej, ale co? Master. Master dostał gramy tak? Dzisiaj gramy w Jenga Experience, czyli Autobeku rzuca w nas Hiluxami i na zmianę, a Master dostaje Hiluxem w ryj. Dobrze, proszę Państwa, powiem Wam mój największy sekret. Bo tak naprawdę nie jestem Autodeku, ja jestem Abdullah Razim. A, szajse, jest mi w tej zwajdy włos. Suka, blie, ktoś wie, co powiedział to. Zosta, to napiszcie w komentarzu, co Tiki właśnie powiedział. Powtórz. A, szajse, jest mi w tej zwajdy włos. Jak widzisz, master nie umie rzucać. Machapan! Nie, to się no to nie jest nachpal, to jest Abdullah Razim. Będzie Abdullah Razim. Hilux! O, bliat! Tytuł to muszę dać tytuł Master X dostaje Hiluxem na rej. A ja za to robię napalmy. No, napalmy są najgorsze. Napalmy! Jesteś destroyerem, tymczasem Kacper. Stary. I zobacz to, tymczasem Kasper. Dobrze, proszę Państwa, muszę jeszcze raz tym Hiluxem ładnie wymierzyć, tak? Autodeku! Autodeku! Zamknij się! Salut, kamrat! Ufa! Kurde! Master X nie umie grać w... Ale ta bakteria jest dobra. Ten! Iśmy nie rzucajmy tą bakterią. Wygląda jak odcięty pisier w aucie. Jak twoja stara. Nie. O nie, pan mówił, ja tym graliśmy w bot. Dobra, utrzymam się. Kurwa chłop nie łodzią rzuca. Chłop nie łodzią rzuca. Zrób na chmern. Chłop to robił szkołę pływania. Czekaj, co? Jezus, szkoła pływania. Nawet może być. Nie no, szkoła jazdy i beczka to najlepsze. Najlepsza jest beczka. Szkoła jazdy beczka. Ej, słuchaj, beczkę zrobiłem za trzecim razem XD. A złoto? Tak. Kłamiesz. On ma jakieś kurwa super moce? On kłamie, tak. Ej, się nie ja da. Zrobiłem szkołę jazdy na złoto, taki XD. I to mimo, że zajęło z godzinkę. Let's get tylko 58 minut poświęciłeś na beczkę. Dobra, nie na beczkę, to ja mówię, że za trzecim razem zrobiłem na złoto. 18 minut nagrania, może 20, więc postaraj się. Nie, możesz obniżyć trochę na. Weź to obniżysz o 2 stopnie, kameracie. Nie, on o. Kameracie za nisko. Oho! Jak ja to przyszedłem? O Boże. Kameracie za nisko. O. Świetnikiem w mordę. Świetnikiem w ryj. Proszę Państwa, ja Wam teraz pokażę. Teraz z autobeku będzie chujem. Skłopie, nagrywamy film na YouTube, a nawet Tiki nie umie być wtedy kulturalny. Powiedz to mi, komradzie! Kulturalny Tiki! Fajny oksymoron, stary, wymyśliłeś. Kulturalny Tiki. No bardzo fajny, kulturalny Tiki. Jeżeli pani nauczycielka, dam wam pytanie, jaki jest... Podaj oksymoron. To wy mówicie wtedy... Miły Tiki. Kulturalny Tiki. Kulturalny, miły, zajebisty i w ogóle... Ale jesteś zajebisty. Kamracie, trzymaj się tam na górze. I teraz! Bura! Ej, nos zrobiłeś tej wieży. Bliad. Cicho, ja mogę ja mogę dawać efekt w filmach. Pozdrawiamy osoby w słuchawkach. Mam nadzieję, pozdrawiamy osoby, które mają JBL-a przy sobie. Tak,
Tak. Wiecie, przyklejam sobie JBL-a do uszu. Ej, wyobrażacie mieć kino domowe i puszczę ci to gówno? Sąsiedzi go nie mają. Liat, kamracie! Nasza wieża się wali. Super. Wali się jak twoja rodzina. Nawzajem! Czy ty robisz obecnie Tomasza Hajto? Stary, bo masz jeszcze 10 minut na antenie. Ale o czym mam opowiadać? No, chodź. Może ugrać. No jestem. Jesteś na jędze? Nie jesteś. No nie jestem, ale mogę być chyba bardziej... No a właśnie, Master, chcesz... Daj mi się pobaw... Chcesz może nagrać film o Driving Empire? Patrzy mi się, chcę. A, bo twoje Porsche to się ogólnie. Twoja stara. No i to pewnie teraz powie, że mam słabe BMW. A nie, a jakie, słuchaj, jakie to jest BMW? Czekaj, jakie to jest BMW? E36, ty się przekonał, jakie słabe. To jak mam to powiedzieć, że to jest słabe? Jak mam powiedzieć, że BMW E3 śmieci jest ale słabe? Ale w tej grze, panie, chodzi o wersję podstawową z tej gry. W tej grze? Mhm. Co teraz mogę zrobić? Może rzucaj czymś innym niż w swoim przyrodze. O ty, jak ci zaraz zmodestuję rodzicielkę. Jak mówić takiego odcinek pierwszy. Jak mówić Grześcia, odcinek 15. Niestety się na to odporuję. Bo zapomniałem, że jesteś debilem. Wtedy zapomniałem, że jesteś debilem, ale teraz... Opowiem ci wierszyk. Urządliła babę pszczoła, oż ty kurwa baba woła, za te myki, za te bóle, spierdolę wszystkie ule. To jest profesjonalny wierszyk. Jednam lepszy, ja znam siekiera motyka. No. No fajny siekiera motyka. O nie, mi się, bo jak była kwarantanna, to ja pamiętam taki jeden wierszyk. Siekiera motyka, kaszelma, no już mi w kurwie kwarantanna. A ja znam swój wierszyk o Marianie. Siekiera motyka, łyżka nóż? Ej, czekaj, nie, siekiera motyka, łyżka nóż, wyspierdalaj wirus już. Ja to był genialny ogólnie. Marianie Paździochu znam ten siekiera motyka. Czekaj, co? O Marianie Paździochu widzisz. A ja wam szczerze napiszę. Ale mnie to nie obchodzi, rozumiesz? Master X, pognuj i... Siekiera motyka, pizda, szklanka. Master X woła panka. Master X ma panki, rozumiesz? Wypromowałem go. Ale bym się zesrał. Poznajcie Tikiego, człowieka kurwa. Tiki, człowiek gówno. Siekiera motyka, różowy kolec, nadziej sobie nóż na bolec. Ja znam, o ten, siekiera motyka, baba goła, Marian Paździoch to pierdoła. Proszę sobie przeczytajcie, a szczególnie Tiki, niech to tak powie typowo, tak powiem w jego języku. Dobrze, ja myślę, że to koniec. Siekiera motyka, haha, mam...